To jest piaseczek. I dojeżdżam do mostulka, ale tym razem nie będę go celebrować. Kamerko, dojechałem przez okolice Głębokiego, Żółtewi, Bartoszewa, Sławoszewa, Mostulka nad kanałem czy też Tawem Wołczkowskim, i później okolice Jeziora Świdwie, Zalesie, Podbrzeże do Lasu Stanowskiego, przez Knierzyce w okolice Jeziorka Piaszynko. Krótka trasa, niespełna 30 km. I teraz, o tutaj, na tych drzewach za mną, rozwieszę sobie hamak. Jest godzina 18:37, więc do zmroku mam jeszcze ponad 2 godziny. Coś sobie zjem i posiedzę.
słońce powoli się obniża. Jest jeszcze jakieś pół godziny do zachodu. Czuć, że się trochę ochładza. Nawet nie mogę sprawdzić dokładnie, jak to wygląda, bo nie ma tu zasięgu internetu kompletnie. Co jest też w pewien sposób fajne. Jeśli chodzi zresztą o jakieś gwałtowniejsze zjawiska pogodowe, deszcze i tak dalej, to właściwie mam pewność, że nic takiego nie będzie. Trochę trudny teren. Po prostu noga wpada co chwilę w te dziury. Więc jednak sobie daruję wieczorny spacer w takich warunkach. I będę podziwiał go bardziej statycznie. No, z takim widokiem będę sobie zasypiał. Troszkę powiewa, więc jestem ciekaw, co z tego będzie w nocy, jeśli chodzi o temperaturę. Ale na razie jest wystarczająco ciepło. Jest ok. Jest 3:58, czyli 4 rano właściwie. I już nie będę spał, bo chyba słychać niesamowite odgłosy, które tutaj są. Nie do tego, żeby przeszkadzały, ale po prostu tutaj się dzieje. A w nocy był żagi koncert. Jest godzina 4:30. Naokoło las zaczyna sobie śpiewać, a ja piję kawę. Nieco ekstremalnie nakryć głowy, bo zimno jest. Muszę przyznać, że troszkę zbyt wcześnie wyszedłem ze śpiwora. Jest taka poranna mgiełka, w którą ja właściwie wchodzę teraz. I to taki spacer z poranną kawką. Taka okolica. Pół godziny przed wschodem słońca. Rano zrobiło się masakrycznie zimno, 4 stopnie.
co nie zmienia faktu, że jestem jednak w krótkich spodenkach. Miałem jedną ciepłą kawę oraz zimny posiłek, tak w ogóle, więc teraz uciekam po prostu do domu. Aczkolwiek po drodze chcę zajrzeć jeszcze na jeziorko Pieszynko. Może mi się uda. Słońce, jak widać, już się pojawiło, więc może zacząć troszkę ocieplać. W tej chwili 4 stopnie są. Tak, jak zwykle tu jest podmokło. Trzeba uważać, gdzie się stąpa. Temperatura wzrosła do 5 stopni z tych 4, które były wcześniej, a ja dojeżdżam do asfaltu. Niby słońce świeci, ale dawno nie marnuję palce w rąk i w związku z tym zimnym porankiem zdecydowałem się jednak pojechać do domu najprostszą drogą, czyli właściwie szosą, drogą rowerową, wzdłuż szosy potem także tutaj się z tobą, kamerko, pożegnam.